Cześć witam wszystkich dzisiaj taka krótka zapowiedź tego co będzie jutro czyli bardzo ważny odcinek rozmowy o zasadach dla mnie jeden z najważniejszych tematów teraz obecnie który jest w sumie wprowadzeniem do dalszej części tego co będzie na YouTubie dalszej części czyli w to jaką stronę w jaką stronę pójdzie ten kanał i dlaczego mam takie poglądy a nie inne na to życie. Będziecie mogli dowiedzieć się oczywiście z tego odcinka, który jest zbiorem moich doświadczeń, które mają wpływ na moje dzisiejsze poglądy. I są to doświadczenia bezpośrednio moje, moich znajomych, którzy byli wtedy bardzo mi bliscy z mojego otoczenia. I opowiem Wam trochę o tym, o szkole, o dzieciństwie. Będzie się to stricte przeplatać z zasadami oraz światem, w którym doczekaliśmy się upadku tych zasad. I czym w ogóle są zasady i dlaczego doczekaliśmy się ich upadku? Czy za zasadami stoją jakieś ukryte wartości? Co to jest honor i czym jest hańba? Czy honor i hańba w dzisiejszych czasach jest, jeszcze istnieje? Czy słowo może być droższe od pieniędzy? Czy dzisiaj ma to w ogóle sens? Dlaczego rodzina nie zawsze jest najważniejsza? Na takie oraz inne pytania będę odpowiadać już jutro. Więc dzisiaj z tego miejsca chciałbym Was wszystkich zaprosić, a na chwilę obecną chciałbym jeszcze zatrzymać się w tym miejscu, ponieważ macie tego pana na ekranie, Andrzej Lepper. Myślę, że. Poświęcimy rozmowę o tym panu również. E, dzisiaj mogę tylko powiedzieć, że e, nie to, że tyle jest. No, tak, może po części jest mi głupio, ale powiem wam wprost i uważam, że to nie jest żaden powód do wstydu, bardziej do dumy. Dlaczego? Zaraz wyjaśnię. Bo chciałbym na początku odnieść się do słów tego pana, więc pozwolę sobie zacytować jego słowa. Jak tak rano się wstaje i posłucha Radia Z, przeczyta gazetę wyborczą, później posłucha RMF, obejrzy T.V.N. i telewizję publiczną, to z pełnym szacunkiem i przepraszam, głupszy się kładzie spać niż wstał. Nie wie już w ogóle o co chodzi. Andrzej Leper o mediach w 2003 roku. Słuchajcie, jesteśmy w momencie 20 lat później, niebawem już 21 lat później. Wtedy Byłem osiemnastoletnim chłopakiem w tamtych latach. No i muszę przyznać szczerze, że też należałem do stada tych baranów, o których dzisiaj tak głośno mówimy i byłem jednym z nich. No, a że zwykle miałem łatkę czarnej owcy, to... To myślę, że coś może w tym być, nie? Byłem czarną owcą w stadzie baranów. No i mi to pasuje. I nawet się z tego dzisiaj cieszę i jestem z tego dumny, bo ukształtowało mnie to tak, a nie inaczej. I myślę, że temu panu poświęcimy osobny odcinek, rozmowę, aby porozmawiać, bo uważam zwłaszcza, że należy mu się szacunek, i niedługo wybory, więc może przypomnijmy sobie tą postać. Warto by było, bo być może młodzi ludzie jeszcze nie mają pojęcia, kto to w ogóle jest i kim był. A ja Wam powiem szczerze, dzisiaj tak uważam, i nie każdy musi się ze mną zgadzać, oczywiście, jest to moja opinia, y, moje przemyślenia i wnioski, które wyciągnąłem na podstawie tego, co, w co wierzyłem kiedyś, nie? No i też, no niestety, dałem się, dałem ulec się tym, temu przekazowi, tak, temu, bo był taki zabawny i, i zresztą pokazywano go nam w telewizji, no nie? No, ale niewiele parę lat później, szczerze wam przyznam, nie wiem, może z 2-3 i może trochę nawet więcej, już nie miałem telewizora, więc ominęło mnie to, a aktualne w 2023 i 2024 i aktualne będzie nadal. No, a że są wybory, to muszę po prostu o tym wspomnieć i uważam, że jest to jeden z nielicznych polityków, któremu tak naprawdę zależało na losach Polski. I tak w zasadzie przez to poniósł największą cenę, jaką można było wtedy ponieść. I tak nie jestem z tych, którzy wiedzą i uważają, że ten gość Popełnił samobójstwo No Bo robiono z niego wariata Nie wiem czy kojarzycie W telewizji wyśmiewano Kiedy mówił o tajnych więzieniach CIA w Polsce To w tym czasie Telewizja go obśmiewała Miała go za wariata Wszyscy mieli go za wariata Tak jak nas dzisiaj Kiedy ostrzegaliśmy ich przed tym Co było dwa lata temu co będzie powracać zaraz, i też nas mają za wariatów, śmieją się z nas. Na razie się śmieją, na razie, na razie nas wytykają palcem, tak jak wtedy tego pana. Ale to czas pokazał, jak było naprawdę. Bo co się później okazało? Więzienia były. Co później się okazało? Musieliśmy jeszcze zapłacić karę finansową. Ale kogo to by interesowało? Jego już na tym świecie nie było. I uważam, że przykre jest to, że naprawdę ludziom, którym zależy na losu tego kraju i obywateli, którzy naprawdę mają jakieś pojęcie, ja nie mówię, że to był człowiek święty. Nie znałem go, nie, nie byłem. Pokażcie mi kogoś świętego w tym momencie. Kogokolwiek. Zwłaszcza, że sama polityka w sobie to już jest jeden wielki syf. Ale oddał życie za to. Poniósł największą karę za to, że dobrze chciał. Naprawdę chciał. I to dzięki takim momentom możemy dopiero coś wyciągać, jakiekolwiek wnioski, kto i co robi dla tego świata. No jest to naprawdę przykre, że tak się właśnie dzieje. Ale to jest ten świat upadku zasad, o którym będziemy, będę rozmawiać. I oczywiście to będą moje przemyślenia i nie każę nikomu się zgadzać. Chciałbym, żeby tylko jeśli ktoś mnie lubi, to żeby zrozumiał, dlaczego mam takie poglądy, dlaczego mam takie myślenie, a nie inne, bo jest to ściśle powiązane z całym moim życiem, moimi przekonaniami, moimi wartościami i tym, że kierowałem się po prostu, nie wiem, za sercem, za sumieniem. Stwierdziłem, że mam coś takiego, jak sumienie. I dlatego wybrałem bycie dobrym, pomimo tego, że ciągnęło mnie do zła niejednego mnie. I byłem w tym gdzieś, przez pewien czas, byłem blisko, ale nigdy nie zszedłem na tą drogę. Dzięki pewnym jakimś wydarzeniom, które po prostu mi zapalały lampkę i dawało mi ostrzeżenie, że to nie jest Twoja droga. ten nie idź, wybierz coś innego. I to miał wpływ na moje wybory, życiowe wybory. Dobre i złe. Czy złe? Nie wiem, były moje, nawet kiedy były zły, złe, złe były moje, więc uważam je za dobre. Zawsze coś wyniosłem, zawsze się czegoś nauczyłem. I warto, aby umieć mieć tą umiejętność do tego, żeby to rozumieć. I to nie jest, wiecie, nie sztuką jest chwalenie się samymi wygranymi i ukrywaniem porażek jednocześnie. Tak, Trzeba umieć przyznać się do błędów, żeby zrozumieć te błędy i Powiem wam szczerze, przyznaję się do błędu, byłem jednym z tych baranów, którzy tak samo wierzyli w to, co mówiła telewizja o tym Panu. I dzisiaj jest to już zupełnie odwrotnie. Większość starszych ludzi to wie, co to za człowiek, i pewnie ma podobne zdanie do mojego. Zwłaszcza po tym, co się działo w ostatnich latach. Ale. To nie koniec, nie? Ja, ja tu przytoczę, sobie tylko pozwoliłem przytoczyć te słowa i tą postać, bo uważam, że teraz są wybory. Jak patrzę na te wszystkie mordy, które mi się upychają po Twitterze, te aktywiszcza, wszystkie polityczcza, i Wam powiem szczerze, że mi to już jest wszystko jedno. Niech te aktywiszcza nawet wygrywają, bo albo grubo, albo wcale. Szybciej się wszystko wyjaśni. Co aktywistza zrobią za sterami? <śmany> Same mistrza, aktywiszcza i e, e, ludzie nie wiem z jakim podejściem i, no ale jak już mamy się jak mamy już tak dobrze się bawić, to albo grubo, albo wcale jedźmy z tym. Może szybko, szybciej ludzie zrozumieją, e, co zrobili, i już świadomią sobie, że popełnili kolosalny błąd. Ja nie wierzę już w politykę, mam to gdzieś, wyświetlają mi się na co chwilę te mordy, to zrobimy, tamto zrobimy. Co wy zrobicie? Nic nie zrobicie. Co najwyżej, wiecie co zrobią? Pobudują nam więcej dróg na zachód, bo tyle się nakradną, że trzeba będzie nowe drogi dobudować, żeby to wszystko wywieźć. A my będziemy się z tego cieszyć. Tak samo jak z dróg, które zrobili, żeby przewieźć na wschód sobie czołgi i towary. Ale co z tego mamy my, Polacy? No, mamy, niezłe, mamy niezłe, niezłe wprowadzenie, tak? Zalążek taki, wiecie, że instaluje nam się tu ludzi, sprowadza nam się ludzi, pierze im się głowy i zaczyna się nas napuszczać, jednych na drugich. I to coraz bardziej widać, i podsys podsysają to media, podsysają to em, Róż, różne aktywisza klimatyczne, i tak dalej, i tak dalej. I wiecie, nie mi to oceniać, nie? Dla mnie jest to dziwne, jest to wysyp. Nie mówię, e, że pewne rzeczy nie istnieją, nie mówię, że nie ma jakichś zmian klimatycznych, tylko może mogę się nie zgadzać co do tego, że wpływ e, na ten klimat jest, e, są inne czynniki do tego że coś się zmienia, że coś się dzieje, aniżeli to, o czym nam się mówi, no nie? Bo wiadomo, no, za, za tym jest krypto-reklama, stoją te przygłupy finansowani przez... Ja szczerze przyznam, naprawdę trzeba by pośledzić dobrze tylko nie, śladem pieniędzmi pójść, kto, co, ile, gdzie, skąd i wszystko będziemy mieli na tacy. No, więc to, by, to będzie wszystko tak naprawdę wyjaśniało. A... Osobiście nie wierzę w te wybory, aczkolwiek nie mówię nikomu, że ma nie iść, nie głosować. Idźcie, jeżeli czujecie, że jest to wasz obowiązek, że coś w ten sposób możemy zmienić, to idź. Idź i oddaj głos. Zrób to dobrze, zastanów się. Wybierz mądrze. Tylko tyle ci powiem. Ja ci nie powiem, że masz nie iść. Sam nie powiem, bo udzielam się publicznie. Nie powiem, na kogo bym nawet oddał głos. Większość to sobie i tak pewnie może sama domyśleć, na kogo bym oddał głos, ale nie powiem nic, bo uważam, że nikt z nich nic nie zmieni. Mogę kogoś lubić tam i widzieć pewne rzeczy, ale uważam, że nawet jakbym oddał osobę na ten głos, to ona też niczego nie zmieni. Moim zadaniem jest budzenie świadomości w ludziach, i wtedy dopiero, kiedy będą już naprawdę mieli otwarte oczy szeroko i będą już coś rozumieć, wtedy będziemy mogli pogadać o polityce i o tym. Gdzie, co i jak i kto może coś, cokolwiek zrobić. Na razie nie. Nie mamy szans na tej płaszczyźnie, i tylko tyle mogę powiedzieć ze swojej strony, a tym bardziej nie mamy czasu. I wiecie, i to jest, mój, moje plany zmiany świadomości są dosyć długoterminowe. Tak jak z wyprzedzeniem nam planowano, e, tutaj przyszłość, która e, ma, jest teraźniejszością, była planowana już dużo, dużo wcześniej. Więc no, nie oczekujmy, że zmienimy to nagle od tak, oddając wybory, ale przyglądajmy się. Ja nie mówię, żeby nie iść, nie, i że to nie jest ważne. Absolutnie to jest ważne. jeżeli każdy z Was ma taki obowiązek, idźcie, idźcie, głosujcie i tak dalej. Tylko miejcie tego świadomość i nie tupcie nóżkami, sfrustrowani za cztery lata, że no, nic to nie zmieniło. No bo nie zmieni. Je, jedyne, co może się zmienić, to wtedy, kiedy ludzie naprawdę zaczną zarabiać tu pieniądze i inwestować i szanować ten kraj, e, mieć te zasady, takie fundamentalne, które, e, których należałoby przestrzegać, ale jednocześnie mieć na uwadze, że ktoś będzie chciał je wykorzystać przeciwko nam, dlatego że ich przestrzegamy. Bo tak się właśnie działo i to też doprowadziło do upadku tych zasad. Właśnie tylko dlatego. Należałoby je przywrócić, i, ale o tym oczywiście poruszę już przy, podczas całej rozmowy. Jest wiele tematów, uważam, że ten temat będzie naprawdę ważny. Będą bardzo fajne historie, powiem Wam, dlaczego tak, a nie inaczej. Dlaczego wierzę w Boga, między innymi, i dlaczego bycie dobrym popłaca. I dlaczego, ile, do, ile dostajesz, tyle oddajesz. I czy bycie dobrym naprawdę się opłaca, bo uważam, że tak. I że ta wiara, e, między innymi w Boga, ale nie tak jak większość sobie to wyobraża, nadal mnie trzyma przy życiu i uważam, że ktoś jakby nad nami czuwa. I za to jestem mega, mega wdzięczny e, i bardzo to szanuję. To tyle na dzisiaj, i jutro wlatuje cały materiał. Być może podzielę go na dwie części, jeśli sama rozmowa i opowiadanie wszystkiego będzie się przedłużać, to być może będę musiał podzielić to na dwie części, żeby to przesłało się również na inne serwisy, jak Rumble czy Odyssey. No i mam nadzieję, że będzie można to śmigać i spełni. Wasze oczekiwania, że będziecie mogli sobie coś wynieść, że będziecie mogli również przejść przez linię czasu podsumowując własne życie, własne doświadczenia, podobne mniej lub bardziej, albo, albo przypomnieć sobie swoje, które otworzyły wam oczy na coś, na pewne rzeczy, bo każdy takie ma. Tylko nie każdy się nad tym zastanawia. No i ja nie oceniam ludzi. Nieważne, to jakim jesteś, co robisz i tak dalej. Nie oceniam. Nie oceniam ludzi, bo wiecie, łatwo jest sobie tak generalizować, poruszać się w obrębie jakichś stereotypów, ale uważam, że każdy z nas jest z osobna. Ostatnio nawet rozmawiałem, słuchajcie, z gościem, który na Twitterze tam gdzieś tweetował i, i wiecie, odnośnie palenia marihuany. No i powiedziałem, że palę, palę zioło, że mi się tam ten. No i od razu on wielce taki, Wie, że jak to, to narkomania, alkohol to narkomania i tak dalej. I wiecie co, w tym wszystkim gościu dostał straszny pocisk, zaczął wszystkich blokować. No bo on, nie wiem, uważając, że wygląda, jakbym miał opisać gościa, to uważam, że tak, miał problem z alkoholem i miał problem z narkotykami. Być może skończył na jakimś odwyku i zdał sobie sprawę, że no szedł na złą drogę i tak dalej. I ja to szanuję, jeżeli jesteś taką osobą, przyszedłeś przez tą drogę i uważasz, że chcesz być czysty i tak dalej, to bądź. To bądź i bądź i uważam, że jest to powód do dumy, bądź. Ale też nie oceniaj innych. I to nie jest powód, dla którego miałbyś się wywyższać i czuć się lepszym od innych. Wiesz... Bo w ten sposób nie sprawisz, że ludzie ciebie zaczną w ogóle szanować. Tak? To nie jest powód, dla którego masz czuć się lepszym. To jest tylko dla ciebie. I nie mów, że ty też tak mówiłeś, ty też taki byłeś, bo nie jesteś mną. Nie byłeś mną nigdy, stary. A ja tobą. Jeśli miałeś taki problem, no to szacun, wyszedłeś, szacun. Ale szanuj innego człowieka i nie osądzaj be, według swojej miarki. No nie? No ale tego człowieka tutaj nie ma, nawet na, na YouTube i tak dalej. Tylko chciałbym zwrócić uwagę na to, właśnie, że, wiecie, i, i, i to się wszystko wiąże łącznie z światem zasad i o tym, o czym chcę porozmawiać, i już jutro wlatuje na pewno pierwsza część, a tymczasem żegnam się, udanego wieczoru. I do usłyszenia wkrótce. Cześć.